Szanowny panie prezydencie, przedstawiciele mediów, pani Wyzdak, pani Loch, panie i panowie. Jest dla mnie wielką radością, że mogę w tym miejscu zainicjować i ogłosić państwu wspólną imprezę, jakim jest festyn uliczny, który został zainicjowany przez prezydenta miasta Opola, pana Wiśniewskiego. Oberbürgermeister Herrn Wiśniewski haben es ermöglicht, dass für dieses Straßenfest. Bardzo dobra, efektywna współpraca konsulatu z miastem Opolem pozwoliła na to, że we współpracy z instytucją skupioną wokół mniejszości niemieckiej, jakim jest Proliberi Silesia, wspaniała jednostka działająca niedaleko od Opola, realizująca wspaniałe projekty młodzieżowe i szkolne, razem organizujemy to wydarzenie. Jest to, myślę, ciekawa prezentacja dorobku tutejszej mniejszości, nie tylko mniejszości, ale również w ogóle dorobku kultury niemieckiej. Obchodzimy 20-lecie obecności Polski w Unii Europejskiej, w wielonarodowej Unii, która całkiem zresztą świeżo po wyborach, myślę, będzie miała cały czas taki element wspólnotowy. My chcemy dzielić się doświadczeniami, potencjałem przez lata wspólnie wygospodarowanym w takiej szczególnej formie, najbliższej chyba mieszkańcom, choć oczywiście też zapraszam na debatę, która odbędzie się w budynku Biblioteki Miejskiej, która za moimi plecami, w której wezmą udział wybitni Opolanie, między innymi profesor Dorota Simonides i były marszałek województwa opolskiego pan Stanisław Jałowiecki, wspólnie z przedstawicielem Młodzieżowej Rady Miasta Opola. Podyskutujemy, porozmawiamy o tych 20 latach Polski w Unii Europejskiej, a przy okazji tego festu ulicznego będzie okazja poznać tutejszych przedstawicieli mniejszości niemieckiej, kulturę niemiecką. My w tym czasie również będziemy gościć naszych partnerów z miast partnerskich w Niemczech, więc wspólnie z nimi będziemy dyskutować o kolejnych elementach współpracy, kolejnych latach współpracy, perspektywach tej współpracy, jakie przed nami. Zadbaliśmy o to, żeby kulinarnie było naprawdę czym się fascynować, czyli będą specjały kuchni niemieckiej, od słodkości po, że tak powiem, kulinarne niespodzianki kuchni niemieckiej. Będzie zadbane o to, że każdy w swoim, że tak powiem, obszarze wiekowym znajdzie coś dla siebie, bo będą eksperymenty z zakresu apteki niemieckiej, będą, że tak powiem, będzie można pleść wianki, bo to jest 22, czyli prawie że noc świętojańska. Będzie mnóstwo warsztatów, każda instytucja, która tutaj będzie występowała, wszystkie biblioteki, które zaprosimy do współpracy, będą oferowały coś dla dzieci, młodzieży, dla dorosłych. Chciałam powiedzieć, że plakat, który państwo tu widzą, jest również efektem współpracy z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Zaprojektowała go studentka z Kazachstanu i dlatego tak on właśnie się prezentuje. I z mojej strony oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania już najpierw w Dniu Opola, a 22 w następną sobotę Strassenfest w Opolu.